Dzień dobry. Witam wszystkich słowami, które są przeznaczone do czytania na dzisiaj. Pierwszy tekst pochodzi z Psalmu 119, gdzie w 19 wersecie tak czytam: Jestem gościem na tym świecie. Mogłoby się wydawać, że po przeczytaniu takiego tekstu nie warto w ogóle wstawać z łóżka, bo jeżeli jestem gościem, to znaczy, że nie jestem na swoim miejscu, nie jestem gospodarzem, nie jestem u siebie. Ale pomyślmy, czy być gościem jest czymś złym? To pierwsze pytanie, które każdy niech sobie z nas zada. Po drugie, jeżeli jestem gościem i nie jestem u siebie, to warto zadać pytanie, gdzie jest mój prawdziwy dom? Skąd tak naprawdę pochodzę? Kim jestem? Do kogo należę? Wydaje się, że odpowiedzią na to pytanie jest drugi tekst, który nam towarzyszy, z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 5 rozdziału, gdzie w pierwszym wersecie tak apostoł narodów pisze: Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Namiot jest czymś fantastycznym, jeżeli jesteśmy w drodze. Można go łatwo rozbić, można go łatwo złożyć. Daje schronienie przed deszczem, daje schronienie przed nocą. Jest lekki, poręczny, bardzo dobry w podróży. Ale jeżeli jesteśmy gdzieś zakorzenieni, to namiot zdaje się być niezbyt dobrą rzeczą. Trzeba zbudować coś bardziej pewnego. Trzeba zbudować coś, co stoi na mocnym fundamencie. Budujemy dom, mamy swój własny adres, mamy swoje miejsce na ziemi. Tam, gdzie jest mój dom, tam jest moje miejsce na ziemi. Gdzie jest moje miejsce na ziemi? Okazuje się, że moi drodzy, że to miejsce na ziemi, po którym drepczemy, jest tylko czymś przejściowym, tymczasowym. Tutaj, gdzie jestem, to nie jest moje miejsce, gdzie mam się tak naprawdę zakorzenić. To jest miejsce, gdzie moja tęsknota ma ulatywać. Mam tęsknić, mam wypatrywać czegoś innego, czegoś niezniszczalnego, czegoś wiecznego. To mieszkanie na ziemi porównuje apostoł Paweł do namiotu. No właśnie do czegoś mało trwałego, do czegoś fragmentarycznego, do czegoś, co może ulec bardzo łatwo zniszczeniu. I w konsekwencji, kiedy już jesteśmy na miejscu, staje się to czymś zupełnie niepotrzebnym. Wiemy bowiem, pisze apostoł Paweł, wiemy, że jeżeli ten namiot, który jest naszym mieszkaniem, się rozpadnie, wiemy, że jesteśmy gośćmi na tym świecie, ale to nie powinno nas przerażać, to nie powinno nas przerastać. Nie powinno powodować, że zaczynamy się bać, że nie podejmujemy działań ani aktywności. Nie. Mamy być aktywni, mamy działać, mamy być tymi, którzy rozsiewają w tej wędrówce, w tej pielgrzymce wokół siebie miłość i życzliwość. Mamy iść za naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Mamy być tymi, którzy osiągają cel naszej wiary, zbawienie duszy. Ale nie możemy przywiązywać się do tego, co jest tak bardzo liche, co jest tak bardzo kruche, co tak często musimy odrestaurowywać, remontować, co niszczeje. Jesteśmy uczestnikami tego, co wieczne, tego, co Boże, tego, co niezniszczalne. Niechaj te myśli, moi drodzy, przyświecają nam u początku tego nowego roku. Jesteśmy dla Boga kimś ważnym, kimś wyjątkowym. Tak bardzo nas ukochał, że we wszystko to, czego potrzebujemy do tej ziemskiej wędrówki, nas wyposażył, żebyśmy doszli, żebyśmy osiągnęli cel. Chciejmy iść. Iść nieprzerwanie, aż do końca.
Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia życzę każdemu z Was.